przez Chełm. Teatr w remizie w całości finansowany jest z budżetu miasta Chełm. Jest nam miło, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, niefotografowanie i nienagrywanie spektaklu. Życzymy niezapomnianych wrażeń. Szanowni Państwo, w tym roku, w tej edycji mamy spektakle dla dzieci, ale również jest spektakl dla dorosłych. Dzisiaj. Proszę Państwa, zabiegałem o ten spektakl parę lat. Myślę, że Państwo go przyjmiecie i zorientujecie się, dlaczego miałem problemy. Jako wiem jedną rzecz, że wszystkie spektakle, które do tej pory były, zawsze były dedykowane. Pierwszy mieszkańcom Chełmu, przyjaciółom Chełmu, drugim kobietom pracującym, żonom. A dzisiaj nie wiem. To Państwo sami podejmą. Spektakl jest bardzo znany. Poprzedni spektakl z teatru Jaraka w Łodzi był grany 7 lat codziennie. Zapraszam aktora. Państwa widzieć. Jak miło widzieć tylu pięknych ludzi, tyle pięknych istot ludzkich, tak ładnie ubranych, uśmiechniętych. Pachnący, zadowolony z życia, szczęśliwy i zapewne sytych. A właśnie udało się Państwu przekąsić coś przed przedstawieniem? Nie, to jest szalenie modne, żeby przekąsić coś przed przedstawieniem. No, na króciutko przed spektaklem jakieś burrito z czerwonym winem od Meksykanu. Tak? Mądre. Jeść sajgonki w pięciu smakach po tym grzybu? Naprawdę bardzo dobre. Palce jak znać. Jeżeli ktoś jest bardzo głodny, to akurat tak się składa, że ja mam jeszcze troszeczkę. Równie egzotycznych orzeszków z wybrzeża Kości Słoniowej, to są akurat. Ma ktoś ochotę? Poczęstuję, bardzo proszę, proszę się nie krępować. Pani ma ochotę, bardzo proszę. Proszę, ja mam sobie. O tak, super, tu pani ma ochotę. Rączka do mnie, kto chce tam z tamtych rzędów dalej? Bardzo proszę, i tu pani ma ochotę. Bardzo proszę. Tu z tyłu chyba chcą bardzo. Gdzie z tyłu? A tu Mirek, widziałem, rękę podnosił. Z tyłu chcą? Bo to łasuch jest tu Mirek. Mirek, nie gniewaj. O, chodziło o mnie najbardziej. O, dzięki. Bardzo proszę, bardzo proszę, tak. No i wszystko mi zjedz. Nie ma to jak małe, egzotyczne danie na króciutko przed spektaklem, prawda? Nie ma to jak małe, egzotyczne danie z krajów, gdzie ludzi nie stać na to żarcie, którym zapychacie sobie teraz brzuchy, ale smacznego. Moi kochani, zabieram was dzisiaj w podróż.
Podróż po zakamarkach miasta. Zatrzymamy się na kilku ważniejszych przystankach, takich jak obłęd, seks, nienawiść, pożądanie, samotność. Kilka innych miniemy w przelocie, ale będziemy jechać szybko w tym naszym, jakby to powiedzieć, ekspresem duszy. A więc rozsiądźcie się wygodnie. Rozepnijcie koszulę, poluzujcie krawaty i zepnijcie pasy bezpieczeństwa. Moi kochani, w tym pociągu nie bardzo można palić, prawda, Pani Wysławie? Ale jeżeli konduktor nie zauważy, tudzież strażak, sobie tam po cichutku, jeżeli macie, to sobie tam po cichutku przed odjazdem zajarajcie. Bo już za chwilę ruszamy. Miłego wieczoru.